Kandydaci na burmistrza Polic zyskują coraz większe poparcie w środowisku politycznym. Władysława Diakuna od jakiegoś czasu wspiera Koalicja Obywatelska. Swoją aprobatę okazały też kolejne osoby. 13 kwietnia przed targowiskiem miejskim w Policach odbyła się konferencja z udziałem posła na Sejm RP Bartosza Arłukowicza. Jestem tutaj dzisiaj po to, żeby wesprzeć Władysława Diakuna, mojego kolegę i przyjaciela od nie wiem ilu lat, 10. Władysław Diakon startuje dzisiaj ponownie na burmistrza Polic. Jest to bardzo ważne wydarzenie, dlatego że wybory lokalne tak naprawdę są najważniejszymi wyborami. Nam chodzi o to, żeby ludzie w Policach decydowali o tym, jak chcą żyć, żeby te władze lokalne spełniały oczekiwania i marzenia ludzi. Pod koniec stycznia GRYF21 i Koalicja Obywatelska zawarli porozumienie o współpracy, w ramach którego stanowisko wiceburmistrza otrzymał jeden z członków KO, Damian Walczak. Tutaj w Policach mamy sytuację szczególną. Mamy połączenie młodej energii Damiana Walczaka, wiceburmistrza Policji, Władysława Diakuna, niezwykle doświadczonego samorządowca i gospodarza miasta. Połączenie tej energii młodości z doświadczeniem Władysława Diakuna tak naprawdę rokuje dobrą przyszłość. I w wyborach samorządowych jeszcze bardzo liczy się to, żeby władze lokalne, te na najniższym szczeblu, właśnie tutaj Rada Miasta, Rada Gminy, Burmistrz, potrafiły skutecznie współpracować z kolejnymi samorządami, czyli z Radą Powiatu, z Sejmikiem Wojewódzkim, ale także, żeby potrafili współpracować z rządem i z parlamentarzystami. Kolejną osobą, która poparła kandydaturę Władysława Diakuna, jest minister sportu i turystyki Sławomir Nitras, który 15 kwietnia pogratulował burmistrzowi wielu lat pracy na rzecz samorządu. Ja mam dopiero 51 lat, ale ja nie pamiętam czasów, jak nie było i nie ma Diakuna. I wydaje mi się, że jest z jednej strony symbolem Polic, ale tak naprawdę Police swój rozwój ostatnich dziesięcioleci zawdzięczają temu, co zbudował pan Władysław Diakun, i chciałbym z jednej strony pochylić nisko głowę przed jego dokonaniami, a z drugiej strony naprawdę rekomendować mieszkańcom Polic osobę pana burmistrza na kolejną kadencję. Przypomnijmy, że obecny burmistrz sprawuje tę funkcję nieprzerwanie od 1998 roku. Jeśli w niedzielę otrzyma poparcie ponad połowy wyborców, to będzie to jego 7. kadencja. Deklaruję zarówno dla pana burmistrza, jak i dla pana wiceburmistrza gotowość współpracy, dlatego że Police na mapie Polski sportowej są bardzo ważne. Przekonywać państwa o tym chyba nie trzeba. Police w pierwszej kolejności w Polsce kojarzą się ze sportem. I to nie tylko z tymi najwybitniejszymi wynikami, które osiągają siatkarki chemika Police. Dla ministra nie ma ryzyka, by siatkarki chemika nie zagrały w przyszłym sezonie. Zapowiedział, że w ratowanie klubu zaangażowane mają być spółki Skarbu Państwa. Ja chciałem jeszcze podkreślić, że oprócz siatkówki, proszę państwa, która jest na najwyższym poziomie, na topie, mam jeszcze drużyny młodzieżowe piłkarskie, panie ministrze. Bardzo duże, to kilkaset młodych zawodników, młodych chłopców trenują. Może nie osiągają takich sukcesów, nie są na topie jak siatkarki, ale naprawdę praca trenerów, ludzi, sponsorów i ludzi wszystkich, którzy się interesują sportem, dopomagają im. I można zobaczyć ich pracę, treningi podczas weekendu, w soboty, niedzielę. Poparcie dla Władysława Diakuna wyrazili także między innymi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski, marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, prezydent Szczecina Piotr Krzystek oraz przewodniczący szczecińskich struktur Solidarności Mieczysław Jurek. Na zakończenie konferencji obecny włodarz miasta zapowiedział, że w czerwcu odbędą się Dni Polic.